Co cię motywuje? Jaki jest twój cel? Nie ma. A lubisz na przykład to, że idziesz sobie po plaży i ludzie na ciebie patrzą? Możliwe, że pobiję swój jakiś rekord. Czyli trzecia seria. No to... Co? Od kiedy? Na przykład. Nie. Źle? Yo, bro, how you do? Siema, no wiara, jesteś wiecie? Zapnij pasy. Siema, no wiara, it's your mandat, szef. Będziemy oceniać trening Wojtka Goli. Zobaczymy, jak trenuje, bo na kulturystykę ma zajawkę. Będziemy robić łapy. Fuel, żyje. Na double blast. Zapłacę wstęp, to wiesz, znaczy, do wieczora muszę być. No stary, mam gigamocny trening. Dzisiaj mamy ogólnie tak. Mamy troszkę na klatkę, troszkę na plecy, barki i triceps. Trochę tu, trochę tu. Myślę, że jest to fajny trening. Spodoba wam się. Czyli robimy go, no dobra. Czegoś ja nauczę. Jak będzie to... Wojtek i Piotrek, 5 minut zeszli z bieżni. Przecież ja tutaj jestem, o co ci chodzi? Ja miałem tempo na bieżni, miałem 12, a wy mieliście 5. Więc zaś to. Ja wiem. No. 8 podniosłem. Przyznaj się. 10. No, witam. Siema, siema. Witam byka. Także jesteśmy, dzisiaj będziemy właśnie sprawdzać twój trening. Ja trenuję tak, trenuję 4 do 5 razy w tygodniu. Dużo. Ogólnie 4, są 2 razy partie górne, 2 razy dolne. Góra, dół. Dzisiaj będziemy robili górę, zaczynając od klatki, plecy, potem barki, a na końcu triceps. Klata, plecy, barki, triceps. Ja w godzinę. No, godzinę. Może być troszkę, ale słuchaj, to są po 2 ćwiczenia. Dobra, zaczynamy, no. Czyli 2 razy, zobaczysz, na przykład, a drugą wiesz, i zawsze robisz taką górę, czy druga góra już jest inna? Druga góra jest już inna. I jak by wyglądała? Podobnie, ale inne ćwiczenia. Dobra, i teraz twój cel? Uzupełniające, że tak powiem. Cel, mój masa. Cel to jest masa, ale też nie robię takiej masy, że jestem jakiś ulany. Jak zobaczysz, jak zajmę koszulkę, że te mięśnie są w miarę takie uwydatnione. I wydaje mi się, że idę w dobrym kierunku. Czyli im więcej, tym lepiej. Czyli robisz, powiedzmy 95, teraz masz 87. Pewnie, tak. Robisz 95 i później redukujesz pewnie do 90. Tak. A wcześniej, jak byłeś tak bez totalnie, zanim zacząłeś, to ile ważyłeś? 78. 78 kilo. No i dobra, zobaczymy, ile masz siły. Zobaczymy. Będziemy testować. Dobra. I to zapraszamy was na ławkę z kością w dół. Dobrze. No zaczynamy od skosu w dół. Dobra. Chciałem coś dodać tylko. Mieliśmy robić trening w sobotę, ale troszkę zaimprezowałem w weekend. Mieląż. No tak, więc jakby no musi mi wybaczyć lekko mniejsze osiągi, ale i tak będzie. Ale nie, wiesz, że na kacu normalnie dużo lepiej się ciśnie. I ja parę razy na kacu wyciskałem więcej niż ten, nie? Okej. Oczywiście później no, się to przekłada na tam zakwasy i takie gorszą regenerację, ale parę osób powiedziało, że nawet maksy swoje biło na kacu lekkim, że było tak, wiesz, na takiej przymułce. Ale nie polecamy. Musimy się dzielić mikrofonem. Skos od dwóch lat. Taka ciekawostka, że robimy 5 serii po 5 powtórzeń. Czyli jakby budujemy troszkę siłę, nie? Dobra, dobra. Tak. To ty jesteś na etapie siła, a później masa. Ale myślę, że później będziesz miał zwiększenie powtórzeń objętości, nie? Też tak myślę. Tak później wejdzie. Nie wiem, co się dzieje, ale wyglądało dosyć profesjonalnie. Dogrzanie rotatorów. Nie wiem, co nam się zakładamy, żeby możesz... było spoko, nie? Jak po prostu najwyżej założę za dużo, to zdejmiesz sobie. No, dokładnie, właśnie. Właśnie, moje treningi są dosyć szybkie, co by nie było, bo trwają od godziny do godziny 20, ale mało czasu mam ogólnie. I tak robię, co w mojej mocy. To jest jeszcze rozgrzewka? Tak, no nie, no już po... no tak. I tak po 5 powtórzeń będziemy jechali. Skosu to nie robiłem z 2 lata, w ogóle nawet więcej, ja nigdy nie robię skosu w dół. Ja w górę powinienem robić, ja zawsze powinienem robić skos do góry. Dobra. Czyli 5, tak? Tak. 3 osoby to jest idealna przerwa między serią i cały czas każdy robi. A jaka waga u ciebie? 99. Ja, ale trzeba też zauważyć duży postęp, bo kiedyś jak byłem na wyciskaniu u WKA, to wycisnąłem na was stary 86, nie? Dzisiaj będziesz posunięty, wiesz, limity przekroczysz swoje. Możliwe, że pobiję swój jakiś rekord. Czyli trzecia seria. Czyli 120. To co? Stówka? Stuwa. A normalnie na jakim kończysz normalnie?
Tak słowa 105 może pójdzie, nie? Na tą serię 5 powtórzeń. Aha, okej. Dobra. Spoko, spoko. Dobrze, bo tej jednej nie nagraliśmy. Nie, to było widać, że jest wszystko legit. Sam. To dziwny ruch. Jedna mi uciekła na brzuch w ogóle. Dużo. Rekord 110 na 5. Czy kiedykolwiek w życiu podnosiłeś 110 na serię? Nie. A przy 100 jak krzyczyłeś? Jeszcze spoko. Okay. Że dlatego czuję, że jest opcja. No dawaj teraz. Normalnie. Dobrze. No dawaj. Góra. Hop. Dawaj, jeszcze raz. Góra. Dawaj. Mocy. Zajebiście. Teraz brawa, uwaga. Brawo. Jestem w szoku, stary, bo... 120. Ja zostanę przy studiach. Bo robiłem wczoraj... Jojo. Trening, wie. Nie spodziewałem się. Mówię, to jest motywacja... No. Motywacja ludzi, jak wiesz. To się zgadza. I kac, ogólnie. Na skosie sztangielkami. Jaki skosik? A taki. No. Pasuje ci? Pasuje. Fajno, wiesz, zawsze miałem ten problem, nie? Że ja nigdy dobrej izolacji nie umiałem zrobić barków i jakby jesteś u góry. Łopatek, tak. I zawsze robiłem jakoś tak źle. A teraz się uczę już tej izolacji. To mi pomogło też dużo w budowaniu klatki na przykład. Czyli... A to w ogóle rozpiętki robisz? Okej. Ty masz robić wyciskanie czy rozpiętki? Rozpiętki. Okej. Okay. 8 do 10 powtórzeń, nie? Ooooo! Showtime! Tak. Popisuj się, młody. 16 za dużo? Dla mnie za dużo będzie. I zależy, jak dasz radę, nie? To weź, a 14 może, nie ma 14? No. Z jednej strony jest lepiej powoli opuszczać, bo przez cały ruch masz napięcie, a z drugiej lepiej fajnie szybciej i na końcu zahamować to też fajnie rozciąga. Technicznie ładnie. A ćwiczyłeś na przykład z Radkiem albo z kimś, żeby technikę poprawić? Mam teraz ten ćwiczę. Okej, no. On mi też fajnie tą izolację właśnie pokazał. Nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się robić technicznie. Nie, ale dobrze, fajnie wygląda. Peter? Peter Parker. Peter Parker, tak. Spider-Man. Kapitan Ameryka i Peter. Ale jest jeszcze taki bohater Black Adam. Naprawdę, i w tym roku wychodzi i The Rock gra Black Adam, jak wpiszesz, no. Nie, trzech bohaterów. Peter Parker, Spider-Man i AJ the Polish America. Znaczy Kapitan Ameryka. Musisz mieć swoje postaci. Ja już jestem. W plecy będzie ściąganie drążka z góry. Ty zaczynasz serię. No jeszcze ty musisz. Jeszcze ja jedną muszę zrobić. A ty sobie zrobiłeś od razu. Ja się nie odsuwa, jak się w kadrze chce mieć. A ja się odsuwam, nie wierzę. Mordo. Próbuję was razem namierzyć. To jest kurwa siano. Jak chcesz mi grać, żartuję, chciałem powiedzieć jak ten. Nie, nie nagrał niczego. Mówiliśmy o tym, żeby poszedł na ping-pong show w Tajlandii. Ja niedługo do Tajlandii jadę, więc się pytam Wojtka. Tak rozmawiamy sobie, czego można się spodziewać, nie? A ja mówię, że tak się naoglądałem. Chyba Globstory, taka babeczka, blondynka, nie pamiętam jak ma na imię. Ale prowadzi Globstory, podróżuje po różnych krajach, po świecie. No i mówiła, że różne rzeczy, że na przykład możesz iść sobie w Bangkoku, w centrum miasta i nagle ktoś może ci mgiełką psiknąć w twarz. I nagle, wiesz, masz Kac Vegas, nie wiesz gdzie jesteś ukradziony. Albo w taksówce. Małe prawdopodobieństwo jest pewnie, żeby mieć... Jest dużo ludzi tam. Żeby na ciebie trafiło, bo jest dużo ludzi, ale jak trafi, no to ja na przykład boję się zabrać dobrego aparatu, nie? Żeby chodzić tam ze sprzętem, bo zaraz mi ktoś psiknie.
Dobrze, że o tym nie wiedziałem. Masz plecak, a ktoś ci tam cyk, zabiera już ci coś. A ja tak właśnie się cieszyłem, że Tajlandia jest taka bezpieczna, taka spokojna, wszędzie jeździłem. W ogóle jakby nie zdawałem sobie sprawy z ryzyka. Naprawdę w różne miejsca jeździłem, tak? Widzisz, na przykład ten ping-pong show stary. Babka nam dała dwie kole, nie? Butelce. Ja mówię tak, chyba nie chcę tego pić, bo mam tak, nie czuję się pewnie. No. To czy wchodzi laska na scenę, staje tak, bierze tą butelkę z kolą, nie naszą, tylko inną z barą, otwiera i daje jakiemuś klientowi. Dobrze, że tego nie piłem, nie? No to... Co? Odbiedy. Na przykład, nie. Źle? Spójrz się trochę do góry, tutaj się wypnij, jakbyś, o, jeszcze, na maksa w ogóle tutaj, o. I teraz, podnieś się, bum. Dobra. Możesz trochę jeszcze wyprostuj się na kolanach, wyż, o, żebyś miał luz. I pilnuj tego wgięcia w plecach, jakbyś chciał do góry się patrzeć, wygiąć, o, i łopatki na miejscu. Dobrze, teraz jest git, teraz jest dużo lepiej. Dużo lepiej. Czułem to, no. Dobra, no to nic, parę serii, bo czas. Czyli teraz robisz face pull na zmianę z... Unoszenie. Unoszenie. Damn, God, damn, bro. It's hard. AJ, the Polish American. Ale zobacz, ale aż tak bardzo te facepulle daleko ciągniesz. No. Bo w sensie to już w zależności od mobilności, w sensie to jest dopięcie mocniejsze. To na przykład, wiesz, on jest dla mnie zaprzeczenie, bo on jest mobilny. Z reguły jak ktoś jest dopierdolony, to jest słaby, nie? W sensie z mobilności. A on nie, nie? No ja mam bardzo sprawność. Sprawność dużą mam, no. Skąd czerpiesz motywację? Ja ostatnio zasnąłem na podłodze. A skąd motywację czerpiesz? I co cię motywuje? Jaki jest twój cel? Nie ma, to jest jak... Ze mnie. To jest jak, jest jak gra. A lubisz na przykład to, że idziesz sobie po plaży i ludzie na ciebie patrzą? Lubię, ale... To cię jedno... też motywuje? Na przykład, żeby zajebiście wyglądać? Czy znaczy na pewno. Na siebie bardziej? Tylko dużo rzeczy wchodzi, bo na przestrzeni czasu najpierw to jest sylwetka, wygląd. Bo na przykład ja zaczynałem 60 kilo, 64, no to byłem taki chudy, że mi Beskidy się ze mnie śmiali, jak ja wyszedłem w krótkich spodenkach, to mi było wstyd chodzić, bo takie dwa druty wystawały ze spodenek. No na początku chciałem być większy. Trening wpływa na ciało, a im lepiej wyglądamy, tym lepiej się czujemy. Znaczy, wiesz co, nie? To jest. Ja bym powiedział, że to jest po prostu moja życiowa zajawka. A prawda jest taka, że ja dostosowałem, ja nie jestem youtuberem dlatego, że chciałem być youtuberem, tylko szukałem sposobu, dzięki któremu będę mógł zarabiać trenując. Żebym nie musiał jeszcze, bo nie widziałem tego, że będę pracował na 8 godzin na etacie, a jeszcze będę później szedł i wyglądał jak sportowiec, będę pracował 4 godziny jeszcze nad sylwetką, bo wtedy życia już bym nie miał, więc chciałem mieć życie. Tak, więc teraz jak siedzę 4 godziny na siłowni, to jest to moja praca też, nie? Dlatego chciałem to tak zrobić. Tym później reprezentujesz się, nie? Fajnie jest mieć zajebistą sylwetkę, bo się lepiej wtedy czuję przede wszystkim. No pewność siebie jest wyższa. Tak. No i poza tym, no wiadomo, no dobrze wyglądasz, się dobrze czujesz, po prostu stary. Wizytówka to jest. Od razu stary mogę wrzucać na Insta, nie wiem, nawet chociażby zdjęcie, bądź pokazać bez koszulki, wiesz, to jest tak jak z samochodem, kupujesz samochód, no tak. Żebyś się reprezentować i tak samo z tym, nie, że chcesz dobrze wyglądać. Daje to motywację, nie, też. Szkoda, że nie ćwicząc się cofasz, nie? Że nie masz takiego, że wypracujesz coś, i idziesz na wakacje i trzymasz. Jedyne co dobre to pamięć mięśniowa, że jak wrócisz, to szybciej wraca, nie? Fajnie, podoba mi się na tym odwodniku. Fajnie się siedzi, trochę... nigdy tak nie robiłem, no. Zaraz kończymy ten trening. Widzieliście wiosłowania, później łączona seria ściąganie linek, unoszenie sztangi na barki. No i teraz wyciskanie pionowo. I triceps jeszcze. Ostatnie to jest francuskie wyciskanie. Francuskie. François. Jest, łapa. Widać. Cała trening. I tutaj jedna taka chamska żyła tutaj. Musisz założyć zaciski podczas treningu, jak na pit stopie stale. No dawaj, zakładaj. Zakładaj. Zakładaj, nie do blipy. Dobrze. Dobrze, szybko. Pit stop. Nie, ja myślę, że dzisiaj i wczoraj to już dla mnie git. Mało stu było, nie? No.
fajnie, po weekendzie się rozbudziłem. Rozruszałeś. Tak. Dobry stan. Dobry poniedziałek. Pompa, ja teraz szybko przypinka. Ojej. A ja stanę do tyłu i będziesz większy. Trening mamy zrobiony, w zasadzie... Jak go oceniasz? Nie wiem jak ocenić, myślę, dużo gadania było tak naprawdę. Nie da się ukryć, że nie był to taki trening, że przycisnęliśmy, bo myślę, że z tej godziny 15, półtorej godziny, które to miało trwać, minęło więcej. Ile, nie wiem, pewnie z dwie to lepiej. Dwie godziny, ale gadaliśmy z pół godziny, więc nie lepiej. Licząc, żebyśmy nie robili tych przerw, to myślę, że całkiem spoko. No. To jest bardziej taki, ja już bym to wręcz obwodowym nazwał, bo cztery partie w to chyba wchodzą, tak? Nie? Barki, plecy, klata, triceps. Fajne ćwiczenia, jakby treściwe, konkretne. Zamiast rozpiętek przy takiej ilości ćwiczeń bym sobie zrobił może jeszcze jedno jakieś cięższe wyciskanie na, nie wiem, na płaskiej. No to tyle. No i co, nie zabieramy czasu. Gala przed tobą, więc... Zapraszam. To właśnie. O. Trzymaj się, Tito. Cześć. Miło było poznać. I my ciśniemy dalej. Boże, ja jeszcze jedna rzecz. Co? Mikroport. O. Przyda się. Jeszcze nie? Słychać. Proszę. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobra, do zobaczenia. Wychodzimy z siłowni, na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie, moi drodzy, wbijajcie na sklep ipa.pl, tam są no, kolorowe longsleeve'y, białe i czarne. Dzisiaj Ify miał białego. Wbijajcie na kanał do chłopaków, w opisie macie wszystkie linki. Pozdrawiam serdecznie, widzimy się w następnym odcinku już niedługo, niebawem. Peace out, brother, obiedziaczki, dobranoc, na razie, siema. Yo.